Cześć, jestem Lena. Lena jest obecnie na egzaminie wewnętrznym. Przeszliśmy ten etap obsługi pojazdu, więc było wzorcowo. Teraz będziemy realizować zadania egzaminacyjne zgodnie z zasadami egzaminacyjnymi. Także Lena, bardzo proszę, jak jesteś przygotowana, to będziemy jechać już do przodu. Proszę zapiąć pasy. Dobrze. Ja może sobie wycofam. Szukamy wyjazdu, poproszę. Prawo będziemy troszeczkę wolniej, bo tutaj nie mamy. Korzystam. Dobrze. Spróbujemy na tej drodze zawrócić w pierwszym dozwolonym miejscu. Proszę. I w prawo na skrzyżowaniu najbliższym. Było dobrze, było to informacja, że korzystam jeden na wypas. Super, wszystko jest ok. Tylko troszeczkę wolniej proszę to robić, to zawracanie i ten wjazdy, dobra? Bo to była, my byliśmy w dynamice, ten samochód, który jechał po drodze z pierwszeństwem przejazdu, też był w dużej dynamice, żeby tutaj egzaminator się troszeczkę nie wystraszył, dobra? Ale było dobrze. Słyszałem, że instruktor opowiadał mi, że jakiś sport uprawiasz, tak? Boks. Boks. Czyli będę miał problem, jak nie będzie pozytywny, rozumiem. Tak. Dobra. Okej. Dobrze, dobrze. Tak, tutaj mieliśmy skrzyżowanie kolizyjne i bardzo dobre było to upewnienie się. Są takie momenty kluczowe, tak? Żeby właśnie ten punkt trafić konkretny, że to było ważne i skontrolowaliśmy. Ja tutaj staram się akcentować te elementy ważne, żeby podkreślać, że to było dobrze. Egzaminator na egzaminie w ogóle się nie będzie odzywał prawdopodobnie. Także będziemy w totalnej ciszy jechać. Dobrze. To jest około tak 40 minut takiej ciszy. Generalnie no, zdarzają się egzaminatorzy, którzy podejmują jakąś tam polemikę i jakąś rozmowę, ale generalnie to jesteśmy zostawieni sami sobie.
drugim zjazdem będziemy zjeżdżać z tego skrzyżowania. I będziemy skręcać w lewo na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. W lewo. I będziemy zawracać na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Tutaj już tak bardzo, bardzo, bardzo wolno jedziemy. Tu warto też jakby przełączyć sobie bieg na pierwszy bieg. Jak prawie, że zatrzymaliśmy się, prawda? Żeby nie okazało się, że na środku skrzyżowania nam zgaśnie. Czyli tutaj proszę pamiętać o tej sekuracji, dobra? I na skrzyżowaniu w lewo. Super. Ta informacja korzystam jest istotna, dlatego że egzaminator może nie widzieć tego gestu, który wskazuje inny kierujący. Najbliższym skrzyżowaniu w prawo. I w lewo na pierwszym dozwolonym skręcamy w lewo. Chwileczkę będziemy parkować, ale jest jeszcze sekundę. Mhm.
proszę, żebyśmy zawrócili na najbliższym skrzyżowaniu, proszę. Będziemy parkować równolegle tyłem. Po prawej stronie ustawimy się obok tego niebieskiego pojazdu. Proszę. Tak, zostawiamy, tak? Tak. Tak. Dobra. Co jest najważniejsze w tym elemencie parkowania, to to, że jesteśmy ustawieni w obrycie zaparkowanych pojazdów, tak? Że patrząc na przykład w lewe lusterko, to widzimy, że nie wystajemy bliżej środka jest niż samochód, który jest za nami, prawda? No i to dotyczy też tego samochodu z przodu, więc jest zaliczone parkowanie, możemy wyjechać. Pamiętajmy, że na egzaminie państwowym nie tylko jest ważne parkowanie, ale sam też wyjazd, tak? Jeżeli będzie zły wyjazd, to całe parkowanie nie będzie zaliczane. Czyli skupiamy się też na tym wyjeździe prawidłowym. Ok. I na tym skrzyżowaniu proszę zawrócić. Dobrze. No bardzo ładnie, czyli podniesiemy troszeczkę teraz poprzeczkę delikatnie, ale było bardzo dobrze.